Piękny, młody, proszę Państwa, człowiek może być każdy, w każdym wieku. Nawet w Biblii jest takie powiedzenie, jakże piękne są nogi tych, którzy głoszą dobre nowiny. Oczywiście, że głoszenie dobrej nowiny kojarzy się z nogami. Dlaczego? No, przyjrzyj się, jak to robią pięknie świadkowie Jehowy. Piękne nogi są, w sensie takim przysłowia, prawda? Że piękne są nogi, że człowiek jak jest na misji, szlachetną pracę wykonuje. I ta praca jest piękna i jego nogi są piękne. Zapraszamy.